Witajcie, z tej strony Pan Rysownik i jesteśmy w kolejnym odcinku Pokémon Fire Red z nami Nuzlocke. Zrobiłem drobny trening przez ten czas. Nie chciałem tego nagrywać. Ktoś mi tam z góry zarzucił, że prawdopodobnie mój Pokémon podczas treningu umierał parokrotnie i tak dalej, że ja to oszukuję, ale nie, Aerodactyl nie umarł mi ani razu, ponieważ wiecie, to jest ogromny latający smok. To jest smok, co nie? Tak czy inaczej, dałem sobie spokojnie z tym radę. Nalwin wygląda teraz całkiem nieźle, na 40 poziomie ma całkiem ładne statystyki. Nawet no w sumie przy mojej drużynie ataku to nie ma takiego ogromnego, patrząc na fakt, że mamy u siebie Zoro i Stimpiego, którego będą musiał zmienić kiedyś na grubego Batmana, Fatman. Więc co, skoro teraz mamy latanie? Dobrze, okej, okay. Nie chce mi się już tego słuchać. Lecimy do faceta, który zmienia imiona Pokémonom. Sami tego chcieliście. Dobra. Gdzie jest facet zmieniający imiona? Przyspieszymy to odrobinę. Polecimy sobie na naszym wspaniałym tym. Ale czy on gdzieś tutaj nie jest przypadkiem? Nie. Ja tak wiem, że ty jesteś od Billa. Zaraz czy on? A może to było w tym, gdzie pan Fuji mieszka? Usuwacz ruchów. No zobaczmy zaraz, czy Vimes potrzebuje tego cut. Nie potrzebuje, usuniemy to. Ha! Tak, totalnie przez przypadek. Jeszcze nawet rzucę okiem teraz, czy jeszcze coś nie powinniśmy zapomnieć. Mam tutaj kilka fajnych Pokémonów, a kurczę, ataki nas trochę ten ograniczają. Tu mamy wszystko w porządku, tu mamy wszystko w porządku. Też. Też, wow. Wszyscy są idealni, dobra. Czy ja mam teraz jeszcze dla Vimesa jakiś fajny atak, żeby go nauczyć? Wow, nie mam żadnych ataków. Czekaj, że może się na przykład takich rzeczy uczyć. Nie może. Oczywiście, że nie może. No to był dupkiem, bym go tego nauczył. Unikanie ataków. Teraz mamy miotacz ognia. W sumie? A nie, nie chcę to, ja chcę lecieć. Daj mi latać. Dobra. Okej, okay. Lecimy do Celadon. Czy ja mam o czymś do pogadania? Oprócz tego, że cały czas wychodzą nowe wiadomości dotyczące gier i że ostatnio zostałem odrobinę skrytykowany, ponieważ nie podoba mi się pomysł tego, że zapowiedziano, że w Pokémon XY ma pojawić się nowy sposób ewolucji dla Pokémonów. No, odrobinę ostatnio zmieniam zdanie na temat tego i powoli, jak to powiedzieć, ocieplam się do tematu. No, powoli przekonuję się do tego. Ale zapowiedziano, że mają pojawić się mega ewolucje dla Pokémonów, że Blaziken na przykład ma mieć mega Blaziken ewolucję, co już na boku odkładając, sama nazwa jest odrobinę głupia. No bo Blaziken ewoluuje w mega Blazikena. To już naprawdę jest, to główny jest problem, przez który ludzie porównują to do Digimonów, ponieważ w Digimonach mieliśmy coś takiego, że były różne właśnie mega poziomy i tak dalej. No, ludzi to trochę wzięło, po prostu nikt się tego nie spodziewał. Nie mamy pojęcia, jak to będzie rozwiązane. Ale okazało się, że to ma być tylko na jedną walkę, jeżeli się nie mylę, że podczas walki tylko się zmienia nasz Pokémon, później wraca do swojego poprzedniego stadium. Nie wiem, czy to jest prawda, jak to wygląda, bo aktualnie, jak teraz nagrywam ten odcinek, jeszcze nic nam nie powiedziano więcej. Bo wiemy tylko, że potrzebujemy odpowiedniego kamienia dla naszego Pokémona i oprócz tego, że potrzebne jest jeszcze coś i nie wiemy, co to jest. Ale sam pomysł na pewno jest bardzo interesujący. Więc co myślę o mega Pokémonach? Myślę, że... O, jest krytyk imion. Myślę, że na pewno nie jest to zła idea, bo potrzebujemy na pewno czegoś nowego, bo to już minęło ile lat? Od samego początku gry nigdy nie zmieniono ewolucji. Jedne co, to może tam
dokładano po prostu nowe sposoby ewolucji do tych normalnych, zamiast, wiecie, jak na przykład przez szczęście i tak dalej, ale potrzebowaliśmy jakiejś rewolucji, no i właśnie może te mega ewolucje są tą rewolucją. Wow, ale to się rymuje. Więc tak, jak mamy nazwać naszego Stimpiego? A, nawet jest ten. Nic na przecinek. Na ten. Dobra. Tak jak chcieliście, raz dam się przekonać. Nazwiemy go grubym Batmanem. Okej. Okay. Teraz możemy wracać już na spokojnie na wyspę Blaina, czyli na Cinnabar Island. Lecimy. Ale fajnie się lata na naszym Pokémonie. No i cóż, ostatnio odwiedziliśmy Pokémon Mansion. Załatwiliśmy tam różne sprawy. Byliśmy naprawdę blisko wybuchów, Koffingów i Weezingów. Ludzie się doczepiali, że poprzedni odcinek nazwałem, że Koffing wybucha. I mam dla was tylko jedną odpowiedź. Tak, bardziej byłem przerażony tym, że Koffing wybuchł podczas walki z Vimesem. To było bardzo przerażające. Szczególnie ten moment, gdy został mu 1 HP. Ale okej. Czas najwyższy chyba, cóż, zająć się robotą. Dobra, pójdziemy z Nalwinem na przodzie. Wchodzimy do sali Blaina. Blaine! Oczywiście, tak, JJ już tu był, no bo czemu nie? Ty. Hej, mistrzuniu! Blaine, to pasjonat, jeśli chodzi o ogniste Pokémony. Ugaś jego płonące żądze wodą. Zaopatrz się też lepiej w Burnheal. Właśnie, a propos takich rad. Mamy full heal, okej. Okay. Więc tak, to jest w ogóle zabawne, bo ja o tym nawet nie miałem pojęcia. Tak, przez wszystkie lata grania w Pokémony nie miałem pojęcia, że tak naprawdę te drzwi tutaj są, ponieważ są dwa sposoby na otwarcie tych drzwi. Albo pokonanie trenera, albo podejście tutaj i odpowiedzenie na pytania ze świata Pokémon. Nie miałem o tym pojęcia przez całe lata, rozumiecie to? Więc absolutnie wybucha mi głowa, gdy się o tym dowiedziałem zaledwie parę miesięcy temu, oglądając let's play innej osoby. Quiz Pokémon. Odgadnij, a drzwi do następnego pomieszczenia staną otworem. W innym wypadku zmieść się z trenerem. Jeśli chcesz zachować Pokémony dla lidera, lepiej odpowiadaj poprawnie. Albo walcz ze wszystkimi, zdobywaj doświadczenie, po czym tuż przed liderem wróć, wyleć się i pójdź wtedy pokonać lidera. Caterpie wolę w Metapoda, tak. Bardzo dobrze, możesz przejść dalej. Wow! Jeżeli Blaine będzie na tym poziomie co pytania, to będzie słabszy od Brocka. Byłem złodziejem, ale zostałem trenerem. Dobra, dawaj stary, pokaż tam, poprawisz. Wow. Spójrz na tą seksowną nóżkę. Tą jego zgrabną stópkę. Wow, okej. Okay. Macie Pokémony na całkiem wysokim poziomie. Zaraz. Czy ty nie próbujesz tutaj zastraszyć? Chłopcze. Chłopcze. Proszę cię. Teraz zmienimy sobie na Vulpixa, na kogoś innego. No, idź do nich. Ciekawe czego użyją. Ta. A, cholera, mam wyłączone chyba te. Wygląd ataków. Po tej walce zmienię zaraz ten. Że będzie znowu widać ataki, bo wyłączyłem to. Jeżeli wiecie o czym mówię. Ta. To włączałem. O, wow. Ale masz silne Pokémony. Naucz mnie być tak potężnym. Dobra. Opcje. Włączone. Okej. Okay. Jeszcze sobie zapiszę. Dobra. Idziemy kolejne pytanie odpowiedzieć, bo to jest dużo zabawniejsze od walki najpierw. Quiz Pokémon. Odgadnij, a drzwi do następnego pomieszczenia staną otworem. W innym wypadku zmieść się z trenerem. Jeśli chcesz zachować Pokémon dla lidera, lepiej odpowiadaj. Tak, wiem o tym!
Jest 9 certyfikowanych odznak ligi. Której? Tej tutaj, gdzie jestem, czy w ogóle wszystkich? Bo tak inaczej to jest błędna odpowiedź. Jest ich dużo więcej. Dobra. Jest jeszcze jedna maszyna? Jest jeszcze jedna maszyna, ale fajnie. Dobra. A nie, to już... A, odgadnij, dobra, 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 dobra. Poliwak ewoluuje 3 razy. Raz, dwa, nie. Wow, okej. Cóż za wysoki poziom. Ty! Wiesz, jak gorąco może stać się... Gorący może stać się oddech pokłona? Nie mam pojęcia. Ale nie wyglądasz z bliska na takiego... Tego, no. Jak oni się nazywają? Cholera. Naukowca, jak myślałem. A, znowu mamy tego, Nalwina, no dobra, trudno. Fly. O, od razu lepiej, jak są te wszystkie... O, wow, okej, masz miotacz ognia. Jesteś miłym lisem, to masz miotacz ognia. Okej. I kolejny Wulpix, wow. Nie spodziewałem się tego obrotu, takiej sprawy. Poddaję się. Masz drugiego Wulpixa, kto by się tego spodziewał? I... Ninetales, no tak, kolejny Ninetales. Dobra. Niech ci będzie. Użyję całej mojej siły. Ancient Power. Nie miałem pojęcia, że kamienne ataki są super efektywne na ogniste Pokémony. Serio. Nie mam pojęcia nawet, dlaczego mi to umknęło. I byłem bardzo zaskoczony, gdy ten... Chyba podczas treningu, jak trafiłem na jakiegoś Pokémona ognistego, to... właśnie ten Nalwin użył tego ataku i się okazało, że jest super efektywny. No ale jestem tym zaskoczony. Dobra. Ojeju. Musiałem wstać szczególnie wcześniej, żeby to dla was nagrać i tak dalej. Mam nadzieję, że ten odcinek jednak dotrze do was w ciągu weekendu. Jeżeli nie, to możecie mnie później kopnąć, wiecie, metaforycznie. O, Ponyta. O, nie. Wszystko, tylko nie to. Moje 9 HP. Nie wiem, co powiedzieć o tych trenerach, serio. To są ludzie, którzy używają Ponyty i Fire Spina. Dobra. Nic, tylko moje totalne, wiecie, obrzydzenie mam dla nich. To jest godzina. O, wow. Aktualnie w Polsce jest 12. Dobra godzina. Zaraz, jeszcze coś miałem do omówienia. A, tak. Zacząłem oglądać sobie ten, na spokojnie teraz znowu serial Digimon, który leciał kiedyś, dawno temu, lata temu na Fox Kids. Z tego co spodziewałem, chyba 12 lat temu jakoś. I jest naprawdę dobry. Polecam wam strasznie. Jeżeli nie oglądaliście nigdy, wow, rzućcie okiem. Serio. To jest naprawdę, naprawdę dobra seria. Jeżeli lubicie coś, wiecie, ze świata hej, posiadam stworka, hej, pokonam innego stworka. Czyli, no, niczym Pokémony. Dobra, twoje studia były niewystarczające, stary. Twoje okulary są dziwne. O właśnie, okulary. Muszę sobie nowe okulary kupić. Dobra. Lubię używać ognistych Pokémonów, to fakt! Miał, to fakt. Okej. Okay. Kolejny złodziej włamywacz Ramon. I Ramon używa Ponyty. A my użyjemy Ancient Power. I mamy 41 poziom. Pożeramy duszę tej Ponyty, aby być na jej poziomie. Brawo, Nalwin, brawo. Robisz, jak ja cię uczyłem. Ramon przegrał. Czy mamy coś jeszcze, co chcieliśmy tam? Dobra, wiecie co, niech Tytanik pójdzie też na ten 41 poziom. Chodzi o to, nie trenuję tak bardzo Tytanika, bo boję się, że ona jest częściowo lodowa. Boję się, że mocniejszy ognisty atak mógłby jej coś naprawdę zrobić, ten mocnego tamten zabić na przykład. Głupio było. Czy elektryczne ruchy są silne, naziemne Pokémony? Nie. Znaczy nie wiemy, bo nie działają wcale. Wiem, czemu Blaine został trenerem. Chciał odzyskać, nie wiem, swoje włosy. Cholera wie.
Nie mam żadnego, żadnej inteligentnej odpowiedzi, ale masz Rapidasha na 41 poziomie, zgiń. O nie, wow, serio. Ej, pogadaj z tym facetem od Fire Spin. Tam jest. Widzisz na tego faceta, co płacze w kącie, bo mu zabiłem pokemony? Idź z nim porozmawiaj. Cześć. Hej. My little pony, my little pony. Zabiliśmy kucyka kolejnego. Aż mi chodzi po głowie, czy nie narysować całej drużyny Blaina w stylu My Little Pony. No cóż, przekonacie się podczas walki. A ja później nigdy nie będę mógł wrócić do internetu. Bo... wow. Okej, okay. Trzeba ty naprawdę poważnie pomyśleć. To było bardzo interesujące. Okej, okay. Vulpix zabity, zamordowany całkowicie, jego rodzina płacze za nim. A Tytanik zdobył 41 poziom. Świetnie. Dobra, idź nasz gruby Batmanie. Zaraz. Cholera. Ja i tak będę pewnie go czasami nadal Stimpy nazywać, nie wiem czemu. A, Growlite'a masz tylko. Wow. Chcesz mojego Batmana? Chcesz mu obniżyć siłę? Masz. To jest siła Batmana, stary. Zaraz, czy ja tam nie, no, nie odpowiadałem tam na pytanie. Cholera. A, nie. Na pewno nie Zoro. Zoro by zginął od Blackiego Hood z tego ataku. Idź, Batman. Tutaj było pytanie. Ja chcę odpowiedzieć na to pytanie. Pokémon tego samego typu i poziomu nie są identyczne. Tak. Prawda. Okej. Okay. Ha! Jednak daje sobie świetnie radę. Dobra, tutaj chyba już jest ostatnie. Uwaga! TM28 zawiera Tombstony. Tombstony? Nie. Zawiera Tombstone? O, jest Blaine, dobra. Ty! Ogi ma problemy z H2O. Wow, patrzcie, jaki doskonały naukowiec. On nie mówi woda. On mówi H2O. Dobra. Batman. Widzisz tego małego pieska? Weź coś z nim zrób. O nie! Rozpoznał nas. Już nie żyje? Ja tylko na chwilę odwróciłem wzrok. Kurczę. Człowiek nawet nie wie, kiedy zabija te wszystkie te stworki. Co jeszcze i Vulpix? O, jemy. Liczyłem, że Batman będzie miał 45 poziom. A może uda się? Uda się? Proszę, dobij do tego 45. Uwaga, nie dobije. No oczywiście, że nie. No bo nie. Dobra, wracamy ekspresowo. Gdzie ja to mam? Jest. No, come on. Nie bądź taki. Proszę cię. Jest, dobra. Co się trafiło? Trafił się Shellder. Wystarczy, dobra. Zrobiłem ochotę na owoce morza. Wystarczy to. No! Pięknie. O to chodziło. I kowet? Co? Nowy atak? Ładny atak, który też kradnie przedmiot przeciwnika. Nie! No. Dobra. Okej, okay, nasz Batman
nauczył się czegoś nowego, chciał się nauczyć czegoś nowego. Mamy 3 pokoje na 45 i 3 na 41. Jak dla mnie, idealny materiał na walkę z Blade'em. Ding, 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 ding. Ojej, jesteśmy już coraz bliżej końca. Zostało nam jeszcze 2 odznaki. A potem zostanie nam jeszcze jedna. Wow. Ale to kurczę, jakoś tak długo trwało. Obiecuję, że następna seria. Nie, nie obiecuję. Ha, na pewno nie. Ale fajnie było, gdyby następna seria poleciała jednak szybciej. Niestety. Chciałem zrobić wam niespodziankę i poprowadzić kolejną serię z Pokémon X, Y, ale okazało się, że koszt karty umożliwiającej nagrywanie albo zakup 3DS-a, który ma od razu takie wyjście, że mógł nagrywać na komputerze, niestety przekracza moje możliwości, bo zamyka się w okolicach 1700 zł z konsolą od razu. Więc no niestety na razie muszę dać sobie z tym spokój. Jeżeli uda mi się kiedyś uzbierać 800 chyba złotych, kosztuje samo ten sam zestaw, że mogę do gotowego 3DS-a go podłączyć, to jeżeli uzbieram jakieś takie pieniądze, to wtedy poprowadzę serię z XY, a do tego czasu cóż, na razie będziemy grać w coś innego, w inne Pokémony. To zdjęcie Blaine'a i pana Fuji. Stoją ramię w ramię, ramię w ramię. Promieniują szczerymi uśmiechami. Okej, więc tak, ten przemiły i prawdopodobnie jeden z moich ulubionych liderów, starszy pan, to Blaine. Ha! Jestem Blaine, gorący lider sali w Cinnabar. Moje ogniste Pokémony są twarde i gotowe na gorący pojedynek. Czują każde wyzwanie. Ha! Lepiej załapać się w Burn Hill. Ha! Okej. Okay. Spójrzcie na to. Spójrzcie. Nie będziecie mieć takiej klasy nawet za milion lat. Spójrzcie. To jeszcze człowiek, który mógł być ojcem Piłsudskiego, na te wąsy patrząc. I te... Wygląda jak miał oczy jak żuk, ale tak naprawdę to są okulary. Nie dajcie się okłamać. Ale tak, to jest Blaine. I lider Blaine wysyła Growlite'a na stan. Ojeju. Och, Blaine. Moja ty miłości. Dobra, spróbuję najpierw zrobić malutki myk, który ja lubię nazywać ten, zagraniem strategicznym, bo ponieważ jestem idiotą. O, wow, okej. Widzę, że zaczynamy ostro. Więc tak, jedna rzecz, którą musicie wiedzieć o Blaine'ie. On ma Pokémony z Fire Blast, który jest potężnym atakiem. Boję się go strasznie, serio. Autentycznie boję się tego gościa. O, wow, dzięki. Dzięki! Rejkowa, wytrzymaj to, proszę cię. Wow. 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 Ile to zadało? To chyba był głupi pomysł! Nie traf! Cholera! Dobra. Zastosujemy małe strategiczne leczenie. Mam nadzieję, że nie trafi w końcu kiedyś. Albo będzie mieć krytyczny cios! Darwin, chodź tu. O nie, 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 nie. Dobra, to był chyba duży błąd. O Jezu. Mogę jeszcze się ten zrezygnować. Ancient Power? Jest! Okej. Okay. Okej, okay. Okej, okay. To był ten słaby. Pamiętajcie, to był ten słaby Pokémon. Arcanine! Okej, okay. Dajcie mi się za chwilę dajcie mi się chwilę zastanowić. Chwilę. Batman, pokaż mi na chwilę. Masz odporność na zatrucie. Czemu ty nie masz Thick Fat, który umożliwiałoby ci mieć o połowę niższe obrażenie od ognistych ataków? Fucking hell. Dobrze, dobrze. Walka, na którą wszyscy czekaliście, bo od kiedy powiedziałem, że uważam Arcanine'a za silniejszego Pokémona. Dobrze. Vimes.
Dobrze, Blaine, twój najsilniejszy kontra mój najsilniejszy ognisty. Oh, fuck you! To było niedozwolone. Secret power. Ciekawe co robi. Znaczy, wiem, że ma różne ten, specjalne... O, oh, wow, okej. Okay. To było trochę przerażające. Jest! Tak, tego chciałem. Oj! Proszę, żeby nie miał krytyka. Jest! Okej. Okay. Dobra, starczy tego leczenia. Zaczynamy walczyć. A on zaczyna nas gryźć, okej. Slash! Nie za dużo. A on jest sparaliżowany, dobra. Miotacz płomieni! O wow, to zadało naprawdę dużo. W sumie jestem nawet zdziwiony tym trochę. Okej, on mi teraz pokaże swój atak. Okej, przepraszam. Więc on teraz się wyleczy, co jest pewne. ...83,95. Odrobinę niższe od Stimpiego, 83,95. Ale tylko odrobinę. Ale nie ma wytrzymałości na ognisty. Ale blokuje krytyki. Ale nie, to jest głupi pomysł, dlaczego w ogóle o tym myślisz? Ajajajajaj, karamba! O wow, on ma naprawdę wysoką specjalną obronę, zresztą ja o tym nie wiedziałem. Dlaczego nikt mi o tym nie powiedział? Idź! Nie, nie to. Idź, Batman. Koniec. Arcanine kontra Batman. Naprawdę boję się, że on użyje eksplozji przez tego metronoma. Tak, w ostatnim odcinku nie pomyślałem o tym za bardzo. Ale rzeczywiście jest niemożliwość, że Fat Batman użyłby poprzez użycie metronoma eksplozji albo self-destructa. Rzeczywiście istnieje taka opcja, ale wiecie co? To zabawa! Pobawmy się raz! Zobaczmy, czego użyje Fat Batman, jeżeli użyjemy teraz metronoma. Uwaga! Okej, okay. Przemienię self-destruct, bałem się przez chwilę. Okej, okay, zobaczmy ile Firebase zadaje nam. Trochę dużo. Ale nie jest to nic... NIE! Przecież on jest sparaliżowany, ty idioto! O właśnie, jest sparaliżowany. No to co? Return! Zobaczmy ile zdaje nasz najmocniejszy chyba atak. Chyba... nie no, chyba tylko ten. Zoro ma coś mocniejszego. O wow, okej. Okay. On jest naprawdę silny. I trochę siły. O, come on. Nie daj się. Zobacz, to jest jego najsilniejszy Pokémon? Tak, chyba tak. O, oh, wow. Naprawdę jesteśmy silni. Dobra. Więc tak. Najsilniejszy przeciwnik został już pokonany. I zostało jeszcze tylko dwa Pokémon do pokonania. Nalwin. Idź poradź sobie z tą ponytą. Mój kucyk. Pony. Ta. Dobra. Nie powinna chyba przeżyć tego. Jak mi się wydaje. No, dobrze myślę. I Rapidash. A, zostawimy cię z Rapidashem, Nalwin. Co się może stać? Proszę, niech nic się nie stanie. Tak! 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 Tak. Wygraliśmy z liderem Blaine. Pomysł spalił na panewce. Zaraz, jaki miał głos? Pomysł spalił.
Pomysł spali na panewce, nie ostał się nawet popiół. Zrobiłeś właśnie Volcano Badge. I 4700. To mi się też przyda. Ha! Volcano Badge zwiększa specjalne statystyki twoich Pokemonów. Proszę, możesz wziąć i to. Wiem, 38. Fire Blast to niesamowita ognista technika. Nie trać jej na wodne Pokemony. Tak jak ja. Tak, już to mówiłeś. Vulpix lub Charmeleon byłby idealny na taki ruch. Czekaj, co? Czekaj, co? Vulpix lub Charmeleon w tym momencie gry? Och, wybacz! Cofnę się odrobinę może i mojego Vimesa zmienię w Charmeleona z powrotem. Jeżeli istnieje taka możliwość. Ale spójrzmy na spokojnie. Widzicie to na dole? To na dole to są odznaki. Widzicie co tam jest? Tak, jest tam 7 odznak. Została nam jeszcze jedna. Jedna ostatnia odznaka. Jeden ostatni przeciwnik. Jeden ostatni. Idziemy się wyleczyć! Tra-la-la-la-la-la-la. O nie, zapomniałem o tym. O nie, oj. Czy ja muszę? Naprawdę, powiedzcie, że nie muszę. Co? Hej, czy to nie PR? Tak, to ja, Bill, kopię lat. Bill, proszę cię. Proszę, stary, proszę. Nie rob mi tego. Mam nadzieję, że nadal używasz mojego systemu PC. No nieważne, skoro już się spotkaliśmy, może wybierzesz się ze mną. Na południu znajduje się taka mała wyspa nazywana wyspą One. Zaprosi mnie tam przyjaciel, więc właśnie tam płynę. Więc jak, czy chcesz się ze mną wybrać? Szczerze? Tak absolutnie na serio? Nie. Co, jesteś zbyt zajęty? No dobra, łódź tak jeszcze nie przepłynęła. Będę czekał przy tym centrum Pokemonów. Na zawsze. Wpadnij do mnie, gdy zrobisz już to, co cię tu zatrzymuje. Tu mnie nic nie zatrzymuje, nie chcę po prostu... Nie chcę... Bill... Stary... Kochanie... Kochanie ty moje... Ja po prostu nie chcę z tobą płynąć. Sprawdzę zaraz w internecie, czy naprawdę muszę. Ojeju... Dobra... Ale... Tymczasem... Dzięki, że wpadliście, dzięki, że posłuchaliście. W następnym odcinku albo popłyniemy na wyspy, albo polecimy zdobyć ostatnią odznakę. Zależy, czy będę musiał na te wyspy płynąć, zaraz to sprawdzę. Spokojnie musicie się silić w komentarzach i mi odpowiadać. Ale było fajnie, dzięki, że padliście posłuchać. Jeżeli się film podobał i tak dalej, wiecie co tam, nie wiem, nam lubcie, czy cholera wie co się z tym teraz robi. Za stary jestem na takie głupoty. I subskrybujcie kanał, będę bardzo wdzięczny. Wrzucam tutaj czasami rysunki, filmy nowe, jak mi się zachce. A tymczasem to było na tyle. Żegna się pan rysownik i trzymajcie się. Cześć!